Cześć, jestem Oliwia i witam Was w moim nowym filmie. Do końca tego roku został tylko miesiąc. Nie wiem, gdzie ten czas uciekł. Mam wrażenie, że jeszcze niedawno była gwiazdka, a teraz będziemy świętować już kolejną. Dlatego pomyślałam, że to idealny moment, żeby porozmawiać o moich książkowych planach na ten ostatni miesiąc i będę korzystać z pytań z End of the Year Book, tak? Jakoś tak on się nazywa. Pierwsze pytanie to, czy są książki, które chciałabym jeszcze dokończyć? I szczerze mówiąc, za bardzo takich książek nie ma, ponieważ ja raczej zabieram się za jakąś pozycję i czytam ją do końca. Jeśli coś mi w niej nie pasuje, to ją odkładam i raczej do niej nie wracam. Ale bardzo chciałabym przeczytać dwa tytuły, które planuję już od dłuższego czasu. Po pierwsze, drugi tom Percy'ego Jacksona, ponieważ zaczęłam reread jakoś w tym miesiącu. Wcześniej przeczytałam trylogię Kronik Rodu Payne Ricka Riordana i teraz zabrałam się za reread kolejnej serii. Ja je bardzo lubiłam w czasach gimnazjum i teraz postanowiłam sprawdzić, czy dalej będę ich fanką, tak jak kiedyś. Na szczęście podobają mi się i właśnie nie mogę się doczekać, aż sięgnę po kolejny tom. A drugą książką jest również reread i chcę, żeby był to reread Pachinko, Min Jin Lee. Ja tę książkę czytałam jakoś w zeszłe wakacje i już w sumie nie do końca pamiętam fabułę. Jedyne co tam w środku, takie uczucie, że ona mi się naprawdę podobała i była dla mnie bardzo interesująca. Więc chciałabym przeczytać ją znowu i zobaczyć, czy te uczucia będą mi towarzyszyć też i tym razem. Kolejne pytanie to książki, które przyniosą mnie w zimowy klimat. I jakoś wyszło, że w tym roku mam ich całkiem sporo. Leży koło mnie całkiem porządna kubka różnych tytułów. Zacznę od tej, która niekoniecznie może być zimowa, ale jej okładka kojarzy mi się z tą porą roku i jest to Magiczny Ekspres. Nie wiem, czy tylko mi się tak wydaje, ale te niebieskie kolory, te gwiazdy jakoś po prostu kojarzą mi się z zimą i był też taki film. Też coś z Ekspresem i też to zawsze oglądałam na święta w telewizji, więc może dlatego po prostu ta pozycja mi się tak z tym kojarzy. Do recenzji dostałam też Baśnie Śnieżnego Lasu od wydawnictwa Kobiece. No i to jest jakby książka typowo zimowa. Popatrzcie na okładkę, popatrzcie na tytuł. Jest ona inspirowana rosyjskim folklorem i mam nadzieję, że mi się spodoba, bo już od jakiegoś czasu mam chrapkę na książki właśnie inspirowane Rosją. No i na sam koniec tej kategorii zostały mi trzy książki, które kupiłam na promocji w Biedronce. Każda kosztowała 10 zł. Są dwa takie typowo świąteczne tytuły, czyli Wigilijny Pech i Spełnione Życzenia oraz pozycja bardziej dla dzieci, czyli Zimowa Magia. Myślę, że tą sobie zostawię na później, a te dwie bardzo chciałabym przeczytać jeszcze przed nadchodzącymi świętami, więc na pewno zabiorę się za nie na początku grudnia. No i przyznam, że mam nadzieję, że te książki wkręcą mnie w tę porę roku, bo tak się polubiłam z jesienią i przyzwyczaiłam się jakby do tego jesiennego klimatu, że nie do końca wiem, jak wkręcić się w święta, jak wkręcić się w zimę, tym bardziej, że za oknem nie ma śniegu, ale mam nadzieję, że w końcu uda mi się jakoś wkręcić w te święta i grudzień spędzę bardzo przyjemnie, piekąc ciasteczka, słuchając świątecznych piosenek i oglądając świąteczne filmy. Kolejne pytanie dotyczy premier, jednak w grudniu, z tego co widziałam, na razie nie ma zbyt wielu książek, które mnie interesują, znalazłam jakieś tam dwa tytuły, jednak myślę, że większość wydawnictw też nie będzie wydawać zbyt wielu książek w tym ostatnim miesiącu, zaczynając od tego, że pod koniec jego jest wolne i ludzie nie będą pracować, a myślę też, że ludzie w grudniu bardziej myślą o kupowaniu prezentów niż jakichś nowych książek. Jednak nie wykluczam możliwości, że coś mnie zainteresuje albo jakieś wydawnictwo się ze mną skontaktuje i że przeczytam jakąś ciekawą grudniową premierę. Kolejnym pytaniem jest trzy książki, które planuję przeczytać jeszcze w tym roku. Wcześniej pokazałam Wam Percy'ego i Pachinko, ale nie chciałam zaliczać ich do tej kategorii, dlatego że to są tytuły właśnie, które planuję już od dłuższego czasu i wreszcie się za nie zabiorę. A z takich najbliższych planów czytelniczych to wzięłam pierwsze trzy książki z mojego TBR Karta. Po pierwsze Baśnie Wybrane Braci Grimm. Ja chyba tę pozycję kupiłam z pół roku temu. Jest ona super cienka, a ja dalej jej nie przeczytałam. I mam nadzieję, że w może świątecznym okresie uda mi się to zrobić. I następnie mam również dwie pozycje, które zdobyłam w ostatnim czasie, czyli Eleonora i Park.
Będzie to mój reread. Pierwszy raz będę czytać tę historię po angielsku. Nie wiem, czy w ogóle mi się spodoba, ponieważ widziałam dużo opinii w internecie, że ta książka źle się zestarzała i po latach nie jest już taka fajna. No ale nie chcę się negatywnie nastawiać. Zobaczymy, co to będzie. I ostatnią pozycją jest 10 tysięcy drzwi. Ja o tej książce słyszałam naprawdę dużo dobrego. Polecała ją też Nicola, Dr. Book. I mam nadzieję, że ja również zostanę fanką tej powieści i że uda się jej mnie wciągnąć. Przed ostatnim pytaniem jest książka, która mnie jeszcze w tym roku zaskoczy. I na początku myślałam, że na to pytanie będzie mi ciężko odpowiedzieć, ale jest jedna pozycja, która mam nadzieję, że zaskoczy mnie pozytywnie. I nie przestraszcie się teraz, ja zazwyczaj w ogóle takich książek nie czytam, ale jest to Hunter, L.J. Shen, nie wiem jak przeczytać nazwisko tej autorki. Tak, jest to powieść erotyczna, ale kupiłam ją, ponieważ teraz zdradzę Wam małą tajemnicę. Chcę nagrać vloga, której będę właśnie czytać pierwszy raz w życiu powieść erotyczną. Chcę zobaczyć, jak się będę czuć, czy będę obrzydzona, a może okaże się, że ta pozycja jest fajna. I właśnie ja bardzo bym chciała, żeby ona mnie zaskoczyła i żeby okazało się, że sceny seksu wcale nie są takie obrzydliwe, jak często są w erotykach. Najprawdopodobniej ta książka wcale mnie nie zaskoczy, ale może się uda. Jak nie, to przynajmniej będzie całkiem zabawny filmik, w którym na pewno będę nagrywać dużo update'ów i cytować różne fragmenty. Więc jeśli jesteście ciekawi mojej opinii, to ten film powinien na kanale pojawić się w przeciągu najbliższych 2-3 tygodni. No i już na sam koniec, czy mam jakieś plany czytelnicze na 2020 rok? I odpowiedź brzmi niezbyt. Ja raczej nie planuję książek, które chcę przeczytać aż tak bardzo w przód. Też nie śledzę premier, które pojawią się w przyszłym roku, raczej po prostu co miesiąc sprawdzam, co nowego wyjdzie, więc nawet nie mam zielonego pojęcia, czego się spodziewać od przyszłego roku. Jednak tak jak zwykle bardzo chciałabym, żeby udało mi się przeczytać chociaż 8 książek miesięcznie. W tym roku postanowiłam, żeby ta liczba wynosiła 100, ale jakoś tak wyszło, że troszkę zmieniłam swoje podejście do czytania, zaczęłam też inaczej czytać, bardziej powiedziałabym wnikliwie i też tak nie zmuszam się, żeby czytać jak najwięcej, staram się po książki sięgać po prostu w swoim tempie i to też bardzo mi pomaga. Ponieważ kiedyś czytałam dużo na siłę i myślę, że część książek nie podobała mi się, bo po prostu siadałam i zmuszałam się, tego dnia masz przeczytać 100 stron, koniec, kropka. A teraz tego nie robię i moje relacje z różnymi historiami wyglądają zupełnie inaczej niż pewnie wyglądałyby z pół roku temu. Właśnie chyba zdałam sobie sprawę, że powiedziałam, że chcę czytać 8 książek miesięcznie i to się będzie równało 80 książek w przeciągu roku. To nie o to mi chodziło. Chodziło mi po prostu o to, żeby było to 80 książek do końca roku. Ja myślę, że będę z takiego wyniku naprawdę zadowolona i zobaczymy, czy uda mi się to osiągnąć. Więc to są moje wszystkie czytelnicze plany. Dawajcie mi w komentarzach znać, co Wy jeszcze chcecie przeczytać do końca tego roku, a może macie już wstępne plany na 2020, też możecie mi dać znać, chętnie sobie o tym poczytam. Chciałabym Wam bardzo podziękować za oglądanie tego filmu i zachęcić do subskrybowania, dawania łapek w górę i obserwowania mnie na Instagramie, do którego link macie w opisie. Do zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa!